uchwały w roku 2024. Przy wzroście 15% stawek dochód do budżetu będzie stanowił 3 497 000 z 15,28 zł. I z mojej strony to tyle, ewentualnie proszę. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie projektu tej uchwały. Uprzejmie proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Finansów Miasta pani przewodnicząca Wiedle Zmyczko. Pani przewodnicząca, do projektu uchwały zostało zgłoszone kilka wniosków i po uwzględnieniu tych wniosków komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosami za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujących się. Natomiast jeśli mogę pani przewodniczący, to może prosiła radnego wnioskodawcy, by przybliżył te wnioski. Zgłosił się do dyskusji. To jest kolejne pytanie. Proszę Państwa, ma pytania czy uwagi. Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Łukasz Kuszczyk. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 8 poprawek, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Te poprawki również chciałem wnieść przed Wysoką Radę. Były one następujące. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy. Przepraszam, punkt pierwszy, ustęp A, czyli wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2025 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania do ewidencji gruntów i budynków. Została wprowadzona poprawka w wysokości tej stawki sproponowanej w uchwale 1,14 zł od metra kwadratowego powierzchni do 1,09 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. I taki wniosek składam o wprowadzenie tej poprawki również przez Wysoką Sesję. Wysoką Radę. W ustępie B tego samego punktu, czyli pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, zaproponowano w uchwale została stawka 5,87, co stanowiło 15% powierzchni. Po dyskusjach wprowadzona została poprawka na wysokość tej stawki 5,61 zł od 1 hektara powierzchni, co stanowi 10% podwyżki. To jest drugi wniosek o lokalny transport zbiorowy. Rok do półrocze 2023 do półrocze 2024 wzrost 17,24%. Oświata i wychowanie. Ogólnie mówię, cały dział 801 wzrost o prawie 36%, dokładnie 35,94%. Tak wiem. Ogólnie rzecz biorąc, ogólnie, tak? Wzrost wydatków bieżących rok, półrocze do półrocza 19,72%. Dlatego zaproponowane stawki, które dzisiaj omawiamy, one nie pokrywają tych wszystkich utraconych korzyści i dochodów z tytułu wzrostu wydatków bieżących czy programów funkcjonujących w naszym mieście, ale pozwalają nam w jakimś tam stopniu uzupełniać braki, które z tytułu również innych zobowiązań przerzuconych na gminy mogą zniwelować różnice w dochodach gmin. Dla przykładu też powiem, że to gminy musiały zapewnić opłaty około wynagrodzeniowe w stosunku do podjętej przez rząd i Sejm ustawy o podwyżkach dla nauczycieli. Wynik tożsamy, 17 głosów za, przez 0 przeciwnych, 3 głosy wstrzymujących się. Kolejny wniosek. Zmiany stawki podatku, paragraf 1, ustęp 1, punkt D, z kwoty 3,78 zł na kwotę 3,62 zł. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 17 głosów za, przez 0 przeciwnych, 3 głosy wstrzymujących się. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Kolejny wniosek. Zmiany stawku podatku w paragraf 1 ustęp 2 punkt A z kwoty 0,97 zł na 0,89.
kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jeszcze tylko zweryfikuję, tak brzmi poprawny wniosek. Dotyczy paragraf 1, ustęp 2. Czy ustęp 1? Paragraf 1, punkt 2, ustęp A. Z 0,97 na 0,89. Wygląda mi to poprawnie. Okej, dziękuję bardzo. 17 głosów za, przy 0 przeciwnych, 3 głosy wstrzymujących się. Wniosek został przegłosowany. Kolejny wniosek. Zmiany stawki podatku w paragrafie 1 ustęp 2 punkt C z kwoty 13,88 na kwotę 13,28 zł. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 17 głosów za, przy 0 przeciwnych i 3 głosy wstrzymujących się. Pozytywnie został przegłosowany wniosek. Kolejny wniosek. Zmiany stawek podatków w paragrafie 1 ustęp 2 punkt D z kwoty 1,77 zł na 1,69 zł. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 17 głosów za, przy 0 przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Kolejny wniosek. Zmiany stawek podatku w paragrafie 1 ustęp 2 punkt E z kwoty 9,98 zł na 9,55 zł. Kto z Państwa jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? 17 głosów za, przy 0 przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Wniosek został przegłosowany. Szanowni Państwo, po przegłosowaniu tych wniosków i naniesieniu ich na treść uchwały, uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w całości. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 16 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Wysoka Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.